serdecznie zapraszamy na koncert 11 listopada, już w ten piątek, do Filharmonii Łódzkiej, gdzie wraz z wspaniałym Pawłem Przytockim i orkiestrą Filharmonii Łódzkiej ja będę miała przyjemność wykonać dla Państwa koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego, którego życiorys jest bardzo bogaty i wybitny, i właśnie wspólnie zastanawialiśmy się, czy bardziej w świadomości Polaków kompozytor ten widnieje bardziej jako pianista, czy bardziej jako polityk, ponieważ jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, jest on uważany za jednego z ojców niepodległości. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami. Ze znakomitą Julią Kociuban wykonamy koncert Paderewskiego, który poprzedzimy trzema krótkimi tańcami ze zbioru suity polskiej Romana Ritterbanda, kompozytora, który się nieopodal w Filharmonii urodził, 200 metrów stąd. Zmarł w Stanach Zjednoczonych i właśnie na początek przed Paderewskim wykonamy te trzy krótkie utwory. I to będzie pierwsze wykonanie w ogóle tych utworów na świecie, bo nikt tego wcześniej nie robił. Więc oprócz akcentu patriotycznego i wielkiego kompozytora i pianisty Paderewskiego jest akcent łódzki, Roman Ritterband. A wszystko to zwieńczy symfonia Zygmunta Noskowskiego, który tak rozpięty w historii muzyki między, powiedzmy, Chopinem a Szymanowskim, bo przecież Szymanowski uczył się u Noskowskiego, a Zygmunt Noskowski był wielkim orędownikiem i jakby bardzo pielęgnował pamięć o Fryderyku Chopinie w Polsce w tamtym czasie. I ważna postać dla polskiej muzyki, ale podwójnie jest to dla mnie istotne, że ta symfonia, druga symfonia Zygmunta Noskowskiego, która prawie w ogóle nie jest wykonywana w polskich filharmoniach, rzadko za granicą, myślę, że w ogóle, a za granicą to w ogóle nie jest wykonywana, zostanie zagrana właśnie w piątek w Filharmonii, bo chcieliśmy właśnie tym wykonaniem udowodnić, że muzyka polska tamtych czasów, Zygmunt Noskowski w niczym nie odbiega kompozytorom klasy europejskiej tamtych czasów, czyli drugiej połowy XIX wieku. Romantyzm, dojrzała romantyczna muzyka, pełnokrwista romantyczna muzyka, która wciąż pozostaje no, nie do końca doceniona i przepraszam za wyrażenie, przez niektóre instytucje wstydliwie chowana w szufladach pod nazwą muzyka słusznie zapomniana. Apeluję do wszystkich dyrektorów instytucji muzycznych w Polsce, żeby wyrzucili ze swoich biurek szufladę o nazwie Muzyka słusznie zapomniana. Amen. Czyli będzie się działo na pewno, szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy.